Dzisiaj po raz ostatni się spotykamy. Także bardzo Ci serdecznie gratuluję. Osiągnęłeś bardzo dobre wyniki w nauce i w zarobkach. Dzisiaj swoim uczniom, swoim dzieciakom nagrody. Za najwyższą średnią w szkole 6,0 i wzorowe zachowanie. I ja Ci bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Nie można było lepiej. Osiągnęłaś po prostu maksa. Jak jeden mąż objawiła niecierpiącą słowo, koniecznie wracał się do ucieka. Nauczyć.
Mnie dla wszystkiego i Popolskiego zapisuje do dziennika. A jeśli jeszcze któryś się odezwie, to bez tego do odpowiedzi. Wówczas nie mniej niż 7 uczniów przedstawiło świadectwa, że z powodu takich ataków wyborczych nie mogło się przygotować tego. Więc włosem odkali nos, albo popiskali się w zeszytach. Raz za razem, to z zakrętasem.
bo uważnie, bijcie sobie dobrze w głowę. Niech wam mówię spokojnie, nie robię nauki. Bijcie do sobie dobrze w głowę. Bo Słowacki był wielkim poetą. Jeszcze raz powtórzę, proszę panu, wielki poeta Juliusz Słowacki. Bo kamerą już stacją i zachwycamy się jego poezjami. A teraz jest zawsze sobie temat wypracowania domowego. Dlaczego poeta wielkiego poety Juliusza Słowackiego mieszka jeszcze wtedy piękno, który zachwycał? Właśnie nie wstydzę, nie zachwycę, nikogo to nie interesuje. Trochę i to mnie nie zajmuje, Boże, nie mogę, nie mogę. Uprzejna Boga! Zrobili to i stoją w to. Nie mogę mi się mówić. Zdaję sobie sprawę z tego, co powiedziałem, ale nie mogę, nie mogę. Nie mogę. Prywatna sprawa Gabrielika. Kandydat Gabrielik nie jest inteligentny. Thank you.